Dzisiaj kończymy 8. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Jak zwykle 6 wykładów, comiesięcznych wykładów między listopadem a kwietniem. Była to szczególna edycja, ponieważ nasi wykładowcy to przede wszystkim osoby, które zajmują wysokie stanowiska, wysokie funkcje, pełnią te funkcje na Politechnice Opolskiej. Wykład inauguracyjny, przypomnę, wygłosił rektor Politechniki Opolskiej, później także prorektorzy, dziekani naszych wydziałów byli wykładowcami. Oprócz tego, że tradycyjnie prowadzone były wykłady, postanowiliśmy dla dzieci przygotować takie dodatkowe niespodzianki i był to na przykład mini koncert, który zagrali nasi byli studenci, absolwenci Politechniki Opolskiej. Był także pokaz psa, który uczestniczy w rehabilitacji dzieci. Mamy nadzieję, że tutaj ta współpraca z Politechniką Dziecięcą będzie trwała, a także dzisiejszy pokaz robotów, który niezwykle interesuje dzieci. Tyle lat ta inicjatywa pani profesor Anny Król się rozwijała, że w każdym roku większa ilość uczestników zgłaszała się do udziału w tym przedsięwzięciu. W roku obecnym uczestniczyło ponad 500 uczestników w wieku od 8 do 12 lat. Była liczna grupa ponad 100-osobowa dzieci ze Strzelec Opolskich. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni panu Karolowi Cebuli, który pomógł nam w organizacji i zajęć w Strzelcach Opolskich i zorganizował tutaj przewóz dzieci do nas, do Opola na pierwszym i na ostatnim spotkaniu. Jakbym miała robota w domu, to bym chciała, żeby za mnie się uczył i sprzątał. Bardzo podobały mi się wykłady, wszystkie, ale chyba najbardziej podobał mi się ten wykład o robotach. Żeby był mi zęby, odrabiał za mnie lekcje, mył naczynia, też robił śniadanie. Na przykład, żeby nosił za mnie różne rzeczy, sprzątał i odrabiał lekcje. No i różne obowiązki, które muszę wykonywać na co dzień. Mi się najbardziej podobało, jak była ta prezentacja robotów, czyli jak na przykład miały coś tam wykonywać ruchy, tańczyć, patrzeć na piłkę, coś w tym stylu. I no. Jakbym miała w domu takiego robota, to fajnie by było, gdybym mogła z nim tańczyć i żeby on mi mógł odtwarzać moją ulubioną muzykę. Najbardziej zapamiętam to o tych robotach, jak pan tam pokazał nam te roboty, jak wszystko trzeba zrobić. Pokazał nam to, wytłumaczył, co to znaczy sztuczna inteligencja. Jak najczęściej, najbardziej podobał mi się chyba ten pokaz, który pokazał na sam koniec. Co to burza, czy warto jej się bać? Rozwój silników parowych. Na ostatnim nie było, bo zapomniałem i ten pierwszy to też nie wiem, bo zapomniałem. A jak wrażenia z tym? A nie, pierwszym co mamy z dinozaurów pierwszy. To fajne, najlepsze było moim zdaniem, jak ten robot się tak śmiesznie wywracał i w ogóle. Politechnika Opolska.